Bardzo dziękuję za okazję i za to wystąpienie, też za to wprowadzenie. Rzeczywiście jestem Prażaninem z urodzenia, Wrocławianinem z przekonania i nadodrzaninem z pasy. Chyba nie warto Państwo przekonywać, po co się zakochać w Polsce i jak się zakochać w Polsce. Dlatego chciałbym Wam na początku opowiedzieć moją historię, jak dostałem się do Polski, bo nie była to droga oczywista. Ja się urodziłem w Pradze, moja generacja, 8 generacji pochodzi z centra Pragi. Praga jest centrum Czech. Tutaj uwaga, po polsku se mówi Czechy do celej Republiki Českej, ale Czechy, tak naprawdę prawdziwe Czechy, to jest tylko záchodnia část, po angielsku Bohemia. Bo Republika Česká je zložená z Čech, Morav i Šlonska. Dlaczego o tym opowiadam? Bo niestety ta Bohemia, ta záchodná część Čech, która jest takim nie tylko kulturowym, ale też gospodarczym sercem Čech, długo ignorowała Polskę. I zdarza się to do dzisiaj. Większość Czechów, które w Polsce spotykam, są właśnie z Moraw albo ze Śląsku. Są z Ostrawy, z Olomouce, z Brna. I tak naprawdę za 6 lat w Polsce spotkałem tutaj z właściwych Czech, powiedzmy 5-6 Czechów. Jest to spowodowane trochę ignorancją, która jest nam Czechom bliska. I przyznam się, że miałem tak samo. Nie dużo tego wiedziałem, mieszkając w Pradze o Polsce. Miałem już przepodróżowane wszystkie pozostałe kierunki, 1000 razy w Niemczech, 2000 razy w Austrii i myślałem, dokąd bym se mógł wydać na jakąś wycieczkę. I tak myślałem, że można warto spróbować ten Baltik. I że może będzie ciekawo, bo ostatnio byłem w Polsce w 90-tych latach. Jechałem z moim bratem do Szczecina, wjeżdżaliśmy o 7 rano z Pragi i przed północą byliśmy we Szczecinie. Więc niestety takie było moje kojarzenie Polski. Kiedy w 2015 roku przyjechałem do Polski, do Wrocławia, byłem niesamowicie zaskoczony. Tak samo jako teraz moi przyjaciele, których zapraszam do Wrocławia, którzy przyjeżdżają i widzą, co tutaj się dzieje. Polska ma bardzo dużo powodu do dumy i bardzo też się staram o to, żeby to pokazywać za granicą w Czechach, w Austrii, w Niemczech. Tutaj dlaczego się zakochać w Polsce? Każdy z nas to wie i ja chciałbym powiedzieć pewne aspekty, które mogą się zdać nieoczywiste, ale które są ważne i warto ich powtarzać. Polska jest niesamowicie tolerancyjnym krajem, niesamowicie tolerancyjnym państwem. Jak już wspominałem, 6 lat temu, w 2015 roku, pierwszy raz przyjechałem do Wrocławia i zakochałem się w tym miejscu, bo jest niesamowicie nietrywialne. Urodzony we Wrocławiu ksiądz Meixner mówił, że życie potrafi być tak szerokie, jak jest głębokie. I właśnie Wrocław jest niesamowicie głębokim miejscem o niesamowicie głębokich przeżyciach i też głębokich ludziach. Więc wczoraj, 9 listopadu 2015 roku, przyjechałem do Polski i wczoraj byłem we Wrocławiu zaprzysięgnieni jako radni dzielnicowi na Dodrza. Dzielnice w centrum Wrocławia, o której se mówi, że jest tam patologia, że jest tam jakaś nienawiść, to tak tolerancyjne osiedle, że dzisiaj w czasach Turowa potrafili wybrać Czecha do swojego samorządu. Przejawia się to w dużo rzeczach, które widziałem w Polsce i które też nie są na Zachodzie oczywiste, często na Zachodzie w Niemczech, przede wszystkim w państwie, na którym się całkiem znam, słyszymy właśnie o tolerancji, która jest często zmuszana i jest
to bardziej jakieś narzędzie do forsowania innych interesów niż do prawdziwego szacunku dla drugiego człowieka i dla podkreślania jego wartości. To zażyłem tutaj w Polsce kilka razy. Znów bardzo głęboki szacunek do drugiego człowieka, który nie jest tylko formalny, jako właśnie zażyłem w Niemczech, jako zażyłem w Austrii, ale który jest szczery. Oczywiście z pewnym dystansem, który jest dla nas, Słowianinu, zawsze charakterystyczny. Poza tolerancją, druga rzecz, już wspominałem, wycieczkę w 90. latach do Szczecina. To, co się dzisiaj w Polsce dzieje, znów niesamowita rzecz, i to jest infrastruktura. Infrastruktura, budowa autostrad. My w Czechach jesteśmy przyzwyczajeni na budowanie autostrad, że se buduje 5-6 kilometrów za rok. Tutaj przez noc powstają autostrady, obwodnice. Ta infrastruktura, która tutaj byla vybudována za ostatních let, je naprawdę nesamovitá. I nie je to tylko infrastruktura transportová, je to též například infrastruktura financová. O Polsce se na záchodě často mluví, že je panstvem bardzo konzervativním. Tak, řečiviště, ve vartošťách, ale jušně v zachování konzumenským, jušně v droženě nových technologií. Dzisiaj w Polsce wszyscy jesteśmy na to przyzwyczajeni. W każdym małym sklepie możemy zapłacić kartą płatniczą. Nie mamy już zazwyczaj przy sobie gotówki. Tak samo gdziekolwiek na jakichś targach. To nie jest oczywiste w krajach zachodnich. To w ogóle i wcale nie jest oczywiste w Niemczech. Więc chciałbym też podkreślić i przypomnieć ten fakt, že Polska je bardzo novočesným panstvem i je též bardzo novočesná v drondženia nových technologií i též v zachovivaniach konzumenských. Třetí vontek, ktorý tutaj nemůže vzpomínať, je rozmajitost Polsky. Od tego Baltiku, do którego w końcu nie dojechałem, bo se zakochałem we Wrocławiu i zostałem wrocławianinem z przekonania. Dopiero później se mi potrafilo dotrzeć i już tam też zostawić jakiś ślad, bo właśnie od tego Baltiku, z tego Baltiku pochodzi moja narzeczona. Więc jest to rozmaitość. Na początku musiałem se przyzwyczaić do innego odbierania odległości. W Czechach, jak jadę 300 km z Pragi do Ostrawy, uważam, że to jest na koniec świata. Opowiadam o tym, robię fotoalbum, jak wrócę z Ostrawy. Tutaj w Polsce, mieszkając we Warszawie, muszę się przyzwyczaić, że wszędzie to jest 350 km i że to jest zwykła odległość na zwykłą podróż. Jest to 350 km do Wrocławia, jest to 300 km do Poznania, nad morze, nad ten mój Baltyk, 350 km, nie ma problemu, jak kto chce do góry, z Warszawy też 350 km. Jest to standardowa odległość, chcemy gdzieś dojechać. To mi też pokazało inny rozmiar, że właśnie Polska jest 4 razy większa od Czech i obecnie ma ambicje być dominantnym graczem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. My Češi uważamy, że słuszne. My jesteśmy małe państwo, my tych ambicji nie mamy i bardzo się cieszymy, jeżeli Polska, która jest nam tak bliska mentalnością, tak bliska doświadczeniem XX wieku, przejmuje te ambicje. Bo wiemy, że poza pewnymi sprawami, znów zostawiam na stronie Turów, będzie Polska forsować swoje interesy, częściowo będą to ogólnie też nasze interesy. To z takiego ogólnego wstępu i bardziej niż was przekonywać, dlaczego zakochać się w Polsce, może zostawiłbym przestrzeń na jakieś pytania. Dziękuję.
Śmiało, drodzy Państwo, bardzo proszę. Mam pytanie, dlaczego, że też jestem poznaninem, a mieszkam w Wrocławiu. Akurat głosowałem po wycieczku na właśnie dla OMI. Moje pytanie uskłoniło Pana do kandydowania do Rady Osiedla. Jestem pod plan. Tak. Dobrze, żąda dostępu do domu. Mam tylko. Tak. Tak, bardzo mnie cieszy, bo to sąsiadnie osiedle. I tak naprawdę jak przyjechałem do Wrocławia, ale na nadodrzu tu nie mogę mówić, to się tak naprawdę zakochałem na Olbinie w parku Tolpy, siedzący, patrząc na wydział architektury. Później wydriftowałem dopiero na nadodrze. Ja jestem człowiekiem, który był zawsze politycznie aktywny od małego wieku. W 18 latach zacząłem pracować jako wolontariusz w Českém Sejmu i zostałem tam 4 kadencje na różnych pozycjach asystentu, później doradcu, co mnie pracowałem dla ponad więcej niż 12 posłów na Sejm Český. Tak samo se udziałem w Českém samorządzie. I jak se przeprowadziłem do Wrocławia, nie rozumiem jedynego słowa po polsku, to znaczy te słowa, które rozumiem, wydawali se mi bardzo śmieszne i znaczyli coś zupełnie innego. Nikogo nie znałem, ale wiedziałem, że chciałbym se udzielać w lokalnym społeczeństwie i że Nadodrze jest właśnie miejscem, które jest często we Wrocławiu oznaczone za osiedle patologii, że jest to odpisane osiedle. Nie, to jest właśnie, tam jest głębokość, tam jest ogromny potencjał i od razu się zacząłem udzielać w jakichś inicjatywach lokalnych. Jak na razie te osiedla nie mają tyle kompetencji, żeby było możliwe dużo zmienić. Całe szczęście udało się dać razem jakąś ekipę, która chce wychodzić ponad właśnie te prawomoce, ponad to i organizować, zmuszać ludzi do działania. Piękny przykład na Nodrzu, też trochę na Olbinie. Dużo pieniędzy inwestowało do rewitalizacji. Odnawiali się kamienice, ale te kamienice się znów niszczyły, bo ludzie nie szanowali tego, co tam uzyskają. Naszym planem na kolejnych 5 lat jest zmieniać też społeczeństwo, pokazywać im to piękno Nadodrza, pokazywać im piękno Wrocławia, łączyć Wrocław z innymi miastami i robić infrastrukturę dla nowych lokalnych inicjatyw, żeby właśnie to mieszkańcy odnowili tu dzielnicy. Za plan. Jan, wspomniałeś tak bardzo enigmatycznie, czyli Maciek też wspomniał, że doradzałeś różnym ważnym osobom w Czechach. Powiedz, pochwal się, w jakich obszarach jesteś doradcą? Doradzałem przede wszystkim w sprawach politycznych. Moje pochodzenie wywodzę się w ogóle z kancelarii prezydenta republiki z wydziału zagranicznego, więc na początku ogólne doradztwo zagraniczne, ale później właśnie na polityka wewnętrzna. To mnie też jakoś zostało. Jest to też analiza dla biznesu, risk management, polityczny risk management w danych państwach. Więc jest to przede wszystkim doradztwo w sprawach politycznych, forecast, czego się można spodziewać, jakie kierunki będą i też dla biznesu oczywiście, jak ten biznes może reagować na te sytuacje polityczne i czego się można spodziewać. Jeszcze chciałem tylko też uzupełnić, o co mnie obogaciła właśnie tutaj Polska i dlaczego się też zakochałem tutaj w Polsce. W Czechach jako doradca prezydenta Klause bardzo jsme walczyli o jakieś liberalne pojęcie gospodarki według Friedricha Hayeka. Bardzo jsme trochę też walczyli przeciw socjalizmu w tym sporu Hayek-Keynes. Bardzo jsme bronili Hayeka i dla mě to byla jasný výbor. Tutaj v Polsce
poza tym, że zostałem wrocławianinem, też zostałem chrześcijaninem, przyjąłem chrzest święty we Wrocławiu i pierwszy raz się spotkałem z katolicką nauką społeczną, która mnie wcześniej bardzo omijała. I dla mnie na przykład lektura Centissimus Annus Jana Pawła II też mi pokazała zupełnie inny punkt widzenia na gospodarkę i na wartości w gospodarce. Dziękujemy pięknie. Kolejne pytanie. Ja mam takie pytanie. Mówi się, że biznes to są relacje, a te dobre relacje umożliwiają załatwienie konkretnych rzeczy, więc mam konkretne pytanie. Czy możemy liczyć na jakiś oddolny lobbing w sprawie Turowa? Trochę żartobliwie, a bardziej serio, to bardzo byłbym ciekawy takiego pana patrzenia na tą sytuację, która myślę, że też po stronie polskiej też wiele o niej nie wiemy, nie? Ale jak Czesi na to patrzą i jak to wygląda w kontekście no właśnie jakby bliskości naszych dwóch krajów? Ta kwestia Turowa w Czechach w ogóle nie była nagłośniona i w ogóle nie była tematem. Tutaj w Polsce codziennie słyszałem, że to jest z powodu kampanii wyborczej w Czechach i że to jest jakiś atak przeciw Polsce. W Czechach w ogóle Turów nie był tematem i nie był też problemem. Přesto nepatřili jsme inačej na Polské. Všichni to v Čechách odběrali, ty, kteří se tím vůbec interesovali, že to je jakýž lokální spůr i že to je lokální spůr vlastně o vode. Jak polské broně na všech fórách i lubě to, bo Polska, uvažám, v dużo řečách má racie i jest bardzo słusznym wojownikiem też o nasz interes, jak już wspominałem. Tutaj w sprawie Turowa to tak nie jest do końca. W tym Turowie z tej czeskiej strony, z tego czeskiego punktu widzenia chodzi o to, że tam rzeczywiście brakuje wody. Czesi przez to, że nie mają ambicje międzynarodowe, nie mają ambicje europejskie, naszą jedyną interesem politycznym, zagranicznym, jest zawsze ochrona każdego jednego Czecha. Jeżeli jeden Czech gdzieś na północy Czech nie ma dostępu do wody, jest to problem dla całej polityki. Przesto też tak powoli budujemy te autostrady, bo jeżeli autostrada powinna prowadzić przez jakąś działkę i ten człowiek się nie zgadza, jest to problem na kilka lat, na 10 lat, na 15 lat. Więc tutaj akurat w tej kwestii Turowa my uważamy, że to jest, że tam naprawdę rzeczywiście brakuje wody i że się ten problem musi jakoś rozwiązać. I wbrew polskiej narracji nie żądamy pieniądze, nie chcemy zdrowić nasz budżet na polskim budżecie, tylko chcielibyśmy, żeby się rozwiązał ten problem z tą wodą, coś można zrobić zrobieniem zbiorników wody i wybudowaniem tego muru. Panie Janie, mam pytanie, ponieważ tutaj przed chwilą wspomniał pan o tych takich medialnych zagrywkach, czyli kto co mówi na temat Turowa i co my słyszymy, a co faktycznie jest. To teraz inne pytanie, to dlaczego wszędzie, gdzie otworzył internet, to są zaproszenia róbmy biznes w Czechach, czyli przenieśmy biznes z Polski do Czech, a pan ma tutaj tytuł, jak robić biznes w Polsce. Są to kwestie podatkowe. Tutaj nie chcę wam dawać jakichś ścisłych informacji. W Polsce jest ta niby narracja, że albo nie tylko narracja, że w Czechach są pewne podatki niższe plus odpisy są korzystniejsze. Na przykład samochód można odpisać aż do 70% z podatków, myślę, że w 4 latach, teraz naprawdę nie jestem pewien, nie chciałbym podawać jakichś ścisłych danych. Natomiast może tak było wcześniej, ostatnich 8 lat, co wiem, Czesi, nie wiem dlaczego, ale czeski rząd nie chce takich przedsiębiorców, nie chce mieć tych papierowych spółek w Czechach, i te warunki wejścia do Czech już są bardzo, bardzo trudniejsze.
dzisiaj przy zakładaniu spółki musi być rzeczywiście obecny w siedzibie spółki CEO. Urząd Skarbowy sprawdza, czy większość biznesu jest robiona na terenie Czech. Jak nie jest, już się zaczepia i już jest problem. Więc jakaś ta idea, że założę spółkę w Czechach i będzie z tą spółką prowadzić biznes w Polsce, już jest bardziej nierealna. Raz, ja. Właściwie prowadzę większość działalności gospodarczej w Polsce. Mieszkam w Chudowie Zdroju. Natomiast no, zdarza mi się, że jakiś tam 1% działalności, to znaczy konkretnie moje kury, wychodzą bez paszportu do Czech i tam dziobią trawę. Ale czeskie kury odwdzięczają się tym samym i również wchodzą na moją ziemię, a więc tutaj myślę, że... Chciałem pana spytać o coś takiego, czy widzi pan jakąś możliwość? Pytanie jest trochę humorystyczne, ale być może z tego jakaś nauka płynie albo popłynie dla nas, jako dla Polaków, wykorzystania jakiejś małej części historii czeskiej. Mówię o tej, nie wiem, czy dobrze słowo wymawiam, defenestracji, tak? Czyli wyrzucenia przez okno polityków w historii Polski, na przykład współczesnej. Czy jest taka możliwość, czy Czesi czasami myślą, że kogoś należałoby wyrzucić przez okno, albo pan jak tutaj mieszka, podobno niektórzy cudem przeżyli. Nie wiem, czy to był upadek na obornik, zwany inaczej gnojem. Być może w Polsce też by cudem przeżyli. To byłoby jakby takie świadectwo tego, że mają dalej tą służbę polityczną sprawować. Natomiast pytania się biorą... Drugie pytanie jest takie, czy jest tak, że część polityków w Czechach, czy mam dobre wrażenie, bo pracowałem 13 miesięcy w Czechach, czy część polityków w Czechach bardziej odpowiedzialnie podchodzi do uprawiania polityki i do służby i czy bardziej mniej wylewnie daje obietnice niż w Polsce? Czy tak mi się wydaje, czy tak jest? Bardzo dziękuję za ten pokaz kolejnej różnicy. Polacy mają dużo większą wiedzę o Czechach niż Czesi o Polsce. Tym się przejawia ta nasza trochę niestety ignorancja. Ale bardzo dziękuję za podniesienie tematu pražskej defenestracji, która jest na całym świecie znana jako pražská defenestrace z 1618 roku, która rozpoczęła 30-letnią wojnę, więc na świecie pražská defenestrace, w Czechach třetia pražská defenestrace, akurat ta naše nazvisko, bo już měli jsme dvě defenestrace včešnější. V Čechách se mluví, že jeżeli kogoś vyřučíte dřvěmi, on povrúčí oknem. Ale jak to zrobíte v odvrotném kierunku, tak se riziko tego povrotu minimalizuje. Więc, ale nie dokonce, jak pan też wspomniał, obych dwóch až třech vyřucaných v tom 1618 přežilo, bo spadlo, nie wiem, či to jest nepoprávné slovo, ale do gnoja, což je też symboličné. Nespadli dva, ale tři, bo dva byli představitelé Habsburgův, třetí byl písař, který už v tým návalu, v těch emocích též byl poprostu vyřucený, že jak už to všichni. I tak, i nenamavím do vyřucania z okna, kogokoliv. Polská politika je bardziej centralistyczna. Że tutaj prezes ma większe decyzje. Byłem na kilka konwencjach wyborczych w Polsce, różnych, Prawa i Sprawiedliwości, Lewice, samorządowców, Porozumienia i zawsze byłem zaskoczony, jak tutaj ten prezes partii, że prezes partii przychodzi na konwencję wyborczą i wszyscy klęskają i wywoływają jego imię. Ja przyzwyczajony z ODS, z partii rządzącej, u nas konwencje wyborcze były zawsze o tym, że zarząd partii se bał, z czym regiony przyjdą. I rzeczywiście se bał, bo te regiony miały moc ich
usunąć już na tym kongresie i zmienić wszystko. Więc tutaj nieważne, która partia, teraz bardzo partia rządząca jest tego oskarżona, ale ja to widzę też w innych partiach i to jest po prostu bardzo silny przewodniczący, który ma całą moc. Tak samo to jest też w miastach. Prezydent miasta ma ogromną moc w przeciwieństwie do Rady miasta. Rada miasta niestety ma tylko jakąś kontrolną, nadzorczą od czasu do czasu coś uchwalić, ale praktycznie prezydent miasta jako jedna osoba ma też ogromną moc i to się tutaj przejawia. Jeszcze jedno pytanie, ostatnie w takim razie. Pani Czechów co do inwestycji. W co Czesi najchętniej inwestują w Polsce? Czy to jest, jak to u nas, ziemia i mieszkania, czy coś innego? Wbrew pozoru, bo Czesi są w Polsce uważani za bardzo liberalne państwo, że w przeciwieństwie właśnie do konserwatywnej Polski, w tych zachowywaniach konsumenckich jest to właśnie dokładnie odwrotnie. Czesi ogólnie, teraz jeżeli mówimy o ogólnych konsumentach, przeciętnych konsumentach, bardzo dużo inwestują do złota. To jest jedno z największych komodyt, do których się inwestuje. Oczywiście bardzo podobno jako w Polsce do mieszkań, bo mieszkania się uważają za jakąś pewność życiową i poza tym, trochę zaskoczenie, Czesi tyle nie inwestują jak w Polsce, więc nie jest to aż na takiej szkale. Panie Janie, to by było na tyle. Obawiam się, że musimy kończyć, choć mam takie wrażenie, że moglibyśmy tu spędzić jeszcze dużo czasu, ale czy będzie pan dostępny w kuluarach po spotkaniu? Będę wieczorem dostępny teraz. I to jest dobra informacja. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Pożegnajmy oklaskami. Bardzo dziękuję.